Dzień dobry. Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a w tym podcaście opowiem historię Amber Tucaro. Jest to sprawa z Kanady i jeśli będziecie szukać informacji na ten temat, to prawdopodobnie znajdziecie skrót MMIW. Po przetłumaczeniu na język polski oznacza to zamordowane i zaginione rdzenne kobiety. Mamy już nakreśloną historię, jaka będzie przedstawiana w tym podcaście, więc zapraszam do słuchania. Amber Alisa Tucaro urodziła się 3 stycznia 1990 roku w północnej Albercie w Kanadzie. Od razu tłumaczę, że Alberta to jedna z prowincji w Kanadzie i graniczy ona ze Stanami Zjednoczonymi. Amber została adoptowana, kiedy miała kilka lat. Nie ma żadnych informacji na temat jej biologicznych rodziców, ale wiemy, że osoby, które ją adoptowały, nazywały się Andrew oraz Vivian Tucaro. Jeśli chodzi o matkę, czyli o Vivian, to może spotkacie się w niektórych artykułach z imieniem Tutsi, bo tak większość osób ją nazywała. Rodzina składała się z Andrew, Vivian, Amber oraz 4 starszych braci. Do lat 2000 rodzina mieszkała w Fort Chipewyan. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. A później, kiedy Amber była już starsza, a jej bracia dorośli i założyli swoje własne rodziny, przeprowadziła się z rodzicami do Fort McMurray. Wszyscy członkowie rodziny należeli do Mikisew Cree First Nation. Jest to jedna z grup należących do rdzennych mieszkańców Kanady i zamieszkuje ona głównie wschodnie części Alberty oraz tereny północno-zachodnie. Między innymi Mikisew to Indianie kanadyjscy, czyli jedna z 3 rdzennych grup ludności w Kanadzie. Znamy jeszcze Inuitów oraz Metysów. A ta końcówka First Nations tłumaczona jest jako pierwsze lub pierwotne narody. Dochodzą tutaj kwestie polityczno-społeczne, bo były to grupy, które mieszkały na terenach Kanady przed przybyciem kolonizatorów z Europy. Jeśli ktoś chce posłuchać więcej na temat przemian historycznych, to zapraszam do wysłuchania podcastu na temat sprawy Tiny Fontaine. W tamtym podcaście tłumaczyłam, jak wyglądała asymilacja rdzennych mieszkańców, dlaczego czuli się oni i nadal się czują odseparowani od reszty społeczeństwa i dlaczego mieszkają oni w rezerwatach. Pochodzenie głównej bohaterki tego podcastu będzie miało wpływ na całą historię, więc niektóre szczegółowe informacje uwzględnię w tym podcaście, jednak jeśli kogoś zainteresował ten temat, to postaram się wkleić link do tego podcastu, o którym mówię, w opisie. Wracając do właściwej historii, rodzina mieszkała w Fort McMurray, jest to miejscowość w Kanadzie, a konkretnie w prowincji Alberta. Na początku lat 2000 w Fort McMurray mieszkało około 45 tysięcy mieszkańców. Mówi się, że Amber była ukochanym dzieckiem rodziców, czyli Vivian oraz Andrew, i była ich oczkiem w głowie. Najbliżej była z najmłodszym synem pary, czyli z Polem. Nie było między nimi dużej różnicy wieku, więc kiedy pozostali bracia wyprowadzili się z domu, to Paul spędzał większość wolnego czasu z Amber. Wiele lat później chłopak wspominał, że często bronił swojej siostry w szkole. Zapamiętał ją jako energiczną i zabawną dziewczynę, która miała wielkie marzenia, bo Amber chciała zostać tancerką albo piosenkarką. Powtarzała swoim rodzicom, że kiedy dorośnie, zostanie gwiazdą, a jej twarz będzie widoczna na billboardach. Vivian zazwyczaj reagowała śmiechem, bo krótko mówiąc uważała, że jej córka nie potrafi śpiewać, ale trzeba przyznać, że dziewczyna miała rację, bo wiele lat później jej twarz znalazła się na billboardach, ale nie dlatego, że była celebrytką. W 2009 roku, w wieku 19 lat, Amber urodziła syna. Nazwała go Jacob. I w różnych artykułach można znaleźć informację, że wychowywała go bez pomocy biologicznego ojca. Czasami jej matka czy jej ojciec pomagali jej w wychowywaniu Jacoba, ale poza tym Amber starała się radzić sobie sama. Pomimo tego, że ciąża nie była planowana, ojciec dziecka nie chciał mieć z nim kontaktu, a Amber na początku było ciężko, to uważała, że Jacob był dla niej najważniejszy. Dziewczyna często śpiewała swojemu dziecku piosenkę Johnny'ego Cash'a You Are My Sunshine. Marzyła o tym, aby zapewnić sobie oraz swojemu synowi jak najlepsze warunki do życia. Jednak miała problem ze znalezieniem pracy, a co za tym idzie, nie mogła wynająć mieszkania, nie mówiąc o zapewnieniu opieki Jacobowi.
Kiedy syn Amber miał kilka miesięcy, postanowiła wyprowadzić się od rodziców i przenieść się do schroniska dla kobiet, które znajdowało się w Fort McMurray. Jej kontakt z rodziną nadal był dobry, więc nie do końca wiadomo, dlaczego podjęła taką decyzję. Czy chodziło o to, że w domu jej rodziców nie było miejsca dla niej oraz dla jej kilkumiesięcznego syna, czy może chodziło o coś innego? W 2010 roku przenosiła się z domu rodziców do tak zwanego Unity House 3 razy. Warunki w schronisku nie były najlepsze, więc Amber za każdym razem dzwoniła do Vivien i prosiła ją, aby po nią przyjechała i zabrała ją do domu rodzinnego. W sierpniu 2010 roku Amber znów trafiła do schroniska dla kobiet i w tamtym czasie poznała kobietę o imieniu Evangeline. Nie ma na jej temat żadnych informacji, nigdzie nie jest podawane nawet jej nazwisko. Przez dłuższy czas nawet jej imię, czyli Evangeline, nie było podawane do wiadomości publicznej, więc mamy tylko jedną informację o kobiecie, która będzie miała wpływ na historię przedstawianą w tym podcaście. 17 sierpnia 2010 roku koleżanka Amber, właśnie ta Evangeline, przyszła do niej i zapytała, czy ma ochotę jechać na kilka dni do stolicy Alberty, czyli do Edmonton. Evangeline powiedziała, że obie potrzebują odpocząć i kiedy pojadą do Edmonton, to na pewno będą się dobrze bawić, uda im się zwiedzić miasto albo pójść na imprezę. Amber początkowo nie była przekonana. Myślała, że wyjazd będzie wiązał się z dużymi kosztami, a nie było jej stać na opłacenie biletu lotniczego czy na opłacenie drogiego hotelu. Ale wtedy Evangeline powiedziała, że udało jej się znaleźć bilety w bardzo niskiej cenie, a żeby zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy, opłacą hotel w Nisku, czyli miejscowości położonej pod Edmonton. Amber zgodziła się na zorganizowanie takiej małej, weekendowej wycieczki i postanowiła wziąć ze sobą wtedy 14-miesięcznego, czy też rocznego, syna Jacoba. Nie do końca wiadomo, dlaczego zdecydowała się wziąć ze sobą syna, skoro była możliwość, aby Jacob został u babci, czyli u matki Amber. Znalazłam informację, ale tutaj zaznaczam, że jest ona niepotwierdzona, że Jacob miał umówioną wizytę u lekarza w Edmonton właśnie w tamten weekend. W większym mieście opieka medyczna była na wyższym poziomie, więc Amber chciała zabrać swojego syna do dobrego lekarza. Idąc takim tokiem myślenia, zabranie Jacoba na weekendową wycieczkę miało sens. Podczas gdy Evangeline rezerwowała bilety, lot miał być tego samego dnia w nocy, Amber zadzwoniła do swojej matki i opowiedziała jej o tym spontanicznym pomyśle. Kobieta nie była zadowolona. Wytłumaczyła swojej córce, że nie ma potrzeby, aby jechała do drugiego miasta i powiedziała, że przecież nawet nie zna dobrze tej koleżanki. Amber powiedziała, że w ostatnich miesiącach miała życiowy kryzys, przyda jej się odpoczynek, a poza tym nie będzie jej tylko 2 dni. Po krótkiej rozmowie z matką spakowała siebie oraz swojego syna i na drugi dzień pojechała na lotnisko. Cała trójka doleciała jeszcze tego samego dnia do Edmonton. Stamtąd Evangeline oraz Amber wraz z Jacobem pojechali do Nisku, gdzie znajdował się motel. Został opłacony tylko jeden pokój, co oznaczało, że cała trójka dzieliła jedno pomieszczenie. Z lotniska w Edmonton do Nisku jechało się około kilkanaście minut, natomiast z Nisku do centrum Edmonton jechało się niecałe pół godziny. Tego samego dnia, między godziną 19.30 a 20.30, Amber poprosiła swoją koleżankę, aby ta zajęła się jej synem. W kilku artykułach jest napisane, że Amber chciała pojechać po jedzenie. Natomiast w większości z nich napisane jest, że Amber była zbyt podekscytowana. Powiedziała Evangeline, że chciałaby pojechać do centrum miasta, pójść na zakupy czy zwiedzić okolice. Evangeline się zgodziła, więc przed godziną 20.30 Amber opuściła motel. Przez to, że kobiety nie miały do dyspozycji samochodu, Amber była zmuszona do tego, aby złapać stopa i tym sposobem dostać się do centrum Edmonton. Kobieta nawet rozmawiała o tym ze swoją matką poprzedniego dnia, czyli 17 sierpnia. Vivien wiedziała, że Amber oraz Evangeline będą leciały samolotem i nie planują wypożyczać auta, przez co autostop był w tamtym czasie i w tamtym miejscu jedyną opcją. To była jedna z obaw Vivien i w tamtym czasie dużo mówiło się o tym, aby uważać na to, z kim się podróżuje,
Bo rdzenni mieszkańcy, a w szczególności chodzi tutaj o kobiety, miały problem z dostępem do komunikacji. Większość z nich opuszczała rezerwaty i jechała do większych miast, bo tam była zapewniona opieka medyczna. A często młode, rdzenne kobiety podróżujące autostopem stawały się ofiarami przemocy seksualnej albo były mordowane. Ale o tym w późniejszej części podcastu. Amber już od dziecka była przez swoich rodziców uczona tego, że jeśli będzie z kimś podróżować samochodem, ciężarówką czy czymkolwiek innym, to ma udawać, że rozmawia przez telefon, dlatego że wtedy ta druga osoba, siedząca obok na miejscu kierowcy, będzie miała świadomość, że jest osoba trzecia, słuchająca rozmowy i potrafiąca w jakiś sposób zareagować. Zresztą taka metoda czy taki patent nie dotyczy tylko podróżowania z kimś nieznajomym. Spotkałam się z taką radą, że dobrze jest udawać, że się rozmawia przez telefon, czy naprawdę rozmawiać z kimś przez telefon, kiedy idzie się w środku nocy samemu. I tym razem, tuż przed wyjazdem, Vivian powiedziała Amber, żeby ta, kiedy tylko wsiądzie do auta, udawała, że z kimś rozmawia. Amber powiedziała, że tak zrobi. I to był ostatni raz, kiedy kobiety ze sobą rozmawiały, dlatego że 18 sierpnia Amber nie miała czasu, aby zadzwonić do matki, bo przygotowywała się do wyjazdu, potem leciała samolotem, a kiedy już dojechała do Nisku, to była zbyt podekscytowana tym, że jedzie do miasta. Vivian zaczęła się martwić, bo jej córka nie odpisywała na wiadomości i nawet kolejnego dnia nie dawała znaku życia, a takie zachowanie było do Amber niepodobne. Jak wspomniałam wcześniej, jej matka była dla niej jak przyjaciółka. Kobiety często ze sobą rozmawiały przez telefon, czy kiedy nie mogły rozmawiać, to pisały do siebie SMS-y, a teraz nie odpowiadała na wiadomości, więc coś musiało się stać. Mniej więcej koło południa Evangeline, czyli ta koleżanka Amber, skontaktowała się z jej matką i powiedziała jej, że Amber do tej pory nie wróciła do motelu. Vivian wiedziała, że jej córka była odpowiedzialna pomimo młodego wieku i nigdy nie zostawiłaby syna bez żadnej wiadomości. Na pewno nie poszłaby na imprezę bez słowa, więc coś musiało się stać. Wypadek albo coś gorszego. Vivian nie chciała czekać i od razu skontaktowała się z policją, nazywaną RCMP. Rozwinięcie tego skrótu to Kanadyjska Królewska Policja Konna i jest to nic innego jak Kanadyjska Policja Federalna. Kobieta opisała sytuację i powiedziała o swoich obawach, a policjant powiedział jej, że jej córka, tutaj cytuję, jest chyba na mieście i imprezuje albo coś w tym stylu. Potem dodał, że może zadzwonić na drugi dzień, kiedy upłyną 24 godziny od zaginięcia. Amber nie wróciła, więc Vivian kolejnego dnia zadzwoniła tak jak jej kazano i wtedy policjanci w ogóle nie chcieli przyjąć zgłoszenia, bo powiedzieli, że Amber jest dorosła, mogła pójść na imprezę i to jest jej sprawa. A sytuacja wyglądała następująco. Młoda kobieta, 20-letnia, zostawiła swojego małego syna pod opieką koleżanki i powiedziała, że pojedzie na zakupy i niedługo wróci. Ostatnią osobą, która z nią rozmawiała, była koleżanka Evangeline. Amber powiedziała wtedy, że złapie stopa, była po raz ostatni widziana przez kogoś, kto w tamtym czasie też był w motelu. Wiadomo było, że wyszła i skierowała się w stronę głównej drogi. Potem prawdopodobnie, jak możemy przypuszczać, jechała z nieznajomą osobą, mężczyzną albo kobietą i tutaj ślad się urywa. Policja przyjęła zgłoszenie, dodano Amber do bazy osób zaginionych, ale nie zorganizowano poszukiwań, nie sprawdzono osób, które mogły w tamtym czasie jechać z nią samochodem, a kiedy po kilku dniach ktoś skontaktował się z policją i powiedział, że widział Amber w centrum Edmonton, a później inna osoba powiedziała, że Amber była aktywna w mediach społecznościowych, RCMP postanowiło usunąć ją z bazy danych. I od tej pory, od 28 sierpnia, czyli 10 dni po zaginięciu, Amber nie była już traktowana jako osoba zaginiona. Nikt nie sprawdził, czy te informacje były prawdziwe, czy Amber była aktywna w mediach społecznościowych, a nie była. Kilka dni później policja skontaktowała się z gazetą, która pisała o zaginięciu Amber. Jeden z funkcjonariuszy powiedział, że nie ma powodu, aby sądzić, że kobieta jest w niebezpieczeństwie.
Powiedział, że Amber Tucaro znajduje się w Edmonton, wszystko z nią w porządku, chodzi na imprezy i podjęła świadomą decyzję o zerwaniu kontaktu z rodziną. Dziennikarze później próbowali zweryfikować te informacje, więc zwrócili się do Cywilnej Komisji Rewizyjnej oraz Skargowej RCMP i ta komisja powiedziała, że RCMP podaje prawdziwe informacje. Rodzina Amber była pewna, że dziewczyna nigdy nie poszłaby na imprezę, wiedząc, że ktoś by się o nią martwił. Nie mówiąc o tym, że nigdy nie zostawiłaby swojego syna, więc Vivian chciała, aby profil Amber znów był widoczny w krajowej bazie danych i dopiero po miesiącu zdjęcie jej córki pojawiło się na stronie. Rodzina domagała się, aby policja sprawdziła nagrania z kamer, aby sprawdzono kierowców, którzy w tamtym czasie mogli jechać z Amber. Jednym słowem, bliskim zależało na tym, aby zorganizować jakieś poszukiwania. A kiedy po kilku miesiącach stało się jasne, że Amber nie wróci do domu, rodzina powiedziała policji, że trzeba znaleźć ciało. Jesienią 2010 roku policja skontaktowała się z Vivian i poproszono, aby przyjechała na przesłuchanie, a nawet wtedy funkcjonariusze sprawiali wrażenie, jakby nie zależało im na tym, aby znaleźć osobę zaginioną. Starali się przekonać Vivian, że Amber gdzieś wyjechała i chciała porzucić syna. Znaleźć usprawiedliwienie. W październiku 2010 roku miał miejsce marsz organizowany przez Stolen Sisters i mówiono na nim m.in. o Amber, o tym, jak ważne jest to, aby nagłaśniać takie sprawy, bo mają one miejsce regularnie, co kilka miesięcy. Pod koniec kwietnia 2011 roku, czyli 9 miesięcy po tym, jak Amber zaginęła, policja zniszczyła wszystkie dowody znajdujące się w motelu. Były to ubrania, rzeczy osobiste, jakieś dokumenty. Jeśli chodzi o te dokumenty, to policja nawet ich nie przejrzała. Pomimo tego, że mogły znajdować się w nich wskazówki odnośnie tego, gdzie Amber mogła się udać. Takie rzeczy powinny być zabezpieczone, a w tym przypadku, kiedy policja po raz pierwszy znalazła się w pokoju w motelu, postanowiła zniszczyć te dowody i nikt nawet nie skontaktował się z Vivian, aby zapytać, czy może matka chce zabrać rzeczy swojej córki. W 2011 roku miał miejsce kolejny marsz i wtedy też mówiono o Amber Tucaro. Zaczęto nagłaśniać takie przypadki, czyli przypadki zaginięcia młodych, rdzennych kobiet. Zgodnie ze statystykami, problem staje się coraz większy, a policja nic z tym nie robi i jest to bardzo duży problem w Kanadzie. Na potrzeby tego podcastu udało mi się zebrać najważniejsze informacje i dane dotyczące rdzennych mieszkańców oraz przemocy. Pochodzą one ze strony, która będzie podlinkowana w źródłach, także jeśli ktoś ma ochotę przeczytać, to zapraszam do źródeł. W każdym kraju mamy dostęp do statystyk opisujących zgony. Możemy przeczytać, ile osób zmarło na skutek chorób, np. nowotworów, czy ile osób zmarło w wyniku wypadków. W przypadku rdzennych kobiet morderstwo znajduje się na trzecim miejscu. Z ciekawości przeczytałam, jak to wygląda, jeśli chodzi o Polki. I mam tutaj przed sobą listę. Pierwsze miejsce to układ krążenia, na drugim miejscu nowotwory złośliwe, na trzecim miejscu urazy i zatrucia. Kolejne liczby, 4 na 5 rdzennych kobiet doświadczyło przemocy. Ponad połowa rdzennych kobiet doświadcza przemocy seksualnej albo jest wykorzystywana. Wskaźnik zabójstw jest 3 razy wyższy niż w przypadku Kanadyjek, więc widzicie, że jest to ogromny problem na skalę krajową. W ciągu ostatnich lat wzrósł odsetek zamordowanych oraz zaginionych rdzennych kobiet. W Kanadzie rdzenne kobiety stanowią tylko 3% populacji kraju, ale stanowią równocześnie 10% ofiar morderstw. Niedaleko miejsca, gdzie Amber była widziana po raz ostatni, znajduje się tzw. Autostrada West. Może o niej słyszeliście. Znaleziono wiele ciał w tamtym miejscu. Wiele kobiet zostało porwanych. Dlatego mówi się, że autostop jest najbardziej niebezpieczną formą transportu w tamtej części kraju. W sierpniu 2012 roku, czyli 2 lata po zaginięciu Amber, RCMP opublikowało jednominutową część z 17-minutowej rozmowy telefonicznej,
którą Amber odbyła ze swoim bratem Paulem w noc, kiedy zaginęła. Policja zwróciła się z prośbą do ludzi, aby ktokolwiek, kto będzie potrafił zidentyfikować głos na nagraniu tego mężczyzny kierującego pojazdem, skontaktował się z policją. W tamtej części nagrania nie słychać, co mówi Paul, czyli brat Amber. Zamiast tego słyszymy, jak Amber wymienia kilka zdań z nieznajomym mężczyzną. Jego głos jest niski, nie słychać obcego akcentu, dlatego trudno go dopasować do konkretnej osoby. Pomimo tego, że policja udostępniła tylko minutę z tego nagrania, to okazało się, że te 60 sekund jest kluczowe. I ja teraz zamierzam przeczytać Wam część tej rozmowy. Amber zapytała, tutaj cytuję, gdzie jesteśmy? Na co mężczyzna odpowiedział, jesteśmy na południe od Beaumont, po czym się poprawił i powiedział, że są na północ od tego miasta. Amber wyczuła, że coś w jego głosie jest nie tak, więc zapytała po raz kolejny, dokąd jadą. Mężczyzna powiedział, że zjechali z głównej drogi i teraz kierują się boczną uliczką. Na co Amber odpowiedziała, żartujesz sobie ze mnie? I tutaj kolejny cytat Amber, lepiej nie zabieraj mnie tam, gdzie nie chcę jechać. Chcę jechać do miasta, dobrze? Na co on odpowiedział, że dojadą tylko do końca ulicy, później skręci w stronę głównej drogi i stamtąd pojadą do miasta. Amber odpowiedziała na to. Amber wtedy powiedziała, nie jedziemy do miasta, prawda? On próbował ją przekonać, że jadą, ale ona widziała, że jadą w zupełnie innym kierunku. Później możemy usłyszeć, że mężczyzna mówi, że niedługo będą skręcać w stronę 50. ulicy i stamtąd pojadą w stronę Edmonton. Powiedział też, że kierują się na północ, ale w tamtym momencie dla Amber, dla kierowcy i prawdopodobnie też dla brata, czyli dla Paula, było jasne, że zmierzają w innym kierunku i oddalają się od miasta. Pod koniec tej jednominutowej rozmowy mężczyzna mówi tylko jedno słowo, jest to żwir i połączenie nagle się zrywa. Śledczym udało się ustalić, że mężczyzna nie jechał z Amber w stronę Edmonton na wschód, a na południowy wschód, w stronę wiejskich dróg hrabstwa Leduc. Krótko po udostępnieniu tego nagrania w mediach, na policję zgłosiły się trzy kobiety, które twierdziły, że znają mężczyznę wypowiadającego się na tym nagraniu. Wszystkie wskazały tego samego mężczyznę, ale policja stwierdziła, że nie jest to człowiek, którego szukają, ponieważ miał alibi. Kilka miesięcy później, jeszcze w 2012 roku, policja udostępniła 3 minuty nagrania, czyli łącznie mamy 4 minuty. To była kluczowa część, dlatego że pozostała część rozmowy to była wymiana zdań między Amber a Paulem i nie było tam nic, co mogłoby w jakiś sposób naprowadzić na trop. A jak już jesteśmy przy Paulu, to zapomniałam wcześniej wspomnieć, że ta rozmowa była nagrywana przypadkiem. Została ona zarejestrowana, ponieważ w tamtym czasie brat Amber, czyli Paul, przebywał w więzieniu i wszystkie rozmowy były nagrywane. Gdyby rodzeństwo rozmawiało ze sobą w innych warunkach, to ta rozmowa nigdy nie zostałaby zapisana, a policja nie miałaby najważniejszego tropu, czyli nagrania, bo nie było ani tablicy rejestracyjnej, ani nawet marki auta, którym jechał ten kierowca. Kolejna wskazówka, której nikt nie chciał znaleźć, pojawiła się we wrześniu 2012 roku. Grupa osób jeżdżących hobbystycznie konno znalazła ludzką czaszkę na terenie wiejskiej posiadłości w hrabstwie Leduc i skontaktowała się z policją. Miejsce znajduje się na południe od motelu w Nisku, gdzie Amber miała spędzić weekend i jednocześnie znajduje się 35 km od miasta Edmonton. W ciągu kolejnych 2 dni na terenie wiejskiej posiadłości znaleziono szczątki, wysłano je do badań i parę dni później, na podstawie dokumentacji dentystycznej, ustalono, że znaleziono szczątki Amber Tucaro. Śledztwo przejęła inna jednostka i w tamtym czasie było pewne, że mamy do czynienia z zabójstwem. Śmierć Amber nie była wynikiem wypadku czy nieszczęśliwych okoliczności. Kobieta znalazła się tam wbrew swojej woli i było jasne, że została zakopana. Kiedy policja zaczęła przekopywać teren w poszukiwaniu jakichś dowodów, jakichś śladów, odnaleziono jeszcze 4 ciała. Były to ciała kobiet, które zaginęły kilka lat wcześniej. Jedna zaginęła w 2002 roku, druga w 2003 roku, a dwie w 2004 roku. Wszystkie były częścią pierwszych narodów
i ostatni raz były widziane, jak podróżowały autostopem. Przez to, że jest tak wiele czynników łączących zaginięcie i śmierć Amber z tymi czterema kobietami, policja podejrzewa, że mogły one paść ofiarą seryjnego mordercy. A przez to, że znaleziono wszystkie te szczątki dopiero po kilku latach, nie jest pewne, czy było to zabójstwo na tle rasowym, czy może na tle seksualnym, więc od tej pory policja skupiła się na ustaleniu tożsamości kierowcy samochodu. W 2013 roku RCMP umieściło dwa billboardy w pobliżu miejsca, w którym znaleziono szczątki, licząc, że ktoś po trzech latach przypomni sobie twarz Amber i wszystkie szczegóły z tamtej nocy. Co kilka tygodni billboardy były przenoszone w inne miejsce, aby jak najwięcej kierowców zobaczyło twarz Amber. W 2014 roku zmarł ojciec Amber i mężczyzna zmarł, nie wiedząc, co stało się z jego córką i kto był sprawcą. Dlatego Vivien postanowiła nagłośnić tę sprawę, licząc, że ktoś zgłosi się z informacjami, udostępniała fragmenty nagrań we wszystkich mediach społecznościowych, kontaktowała się na własną rękę z policją, wywieszała plakaty, wypowiadała się na marszach, jednym słowem robiła wszystko, co mogła. Vivien wcześniej liczyła na to, że Amber odnajdzie się i okaże się, że postanowiła zerwać kontakt z rodziną. Wszystko było lepsze niż wizja śmierci, a teraz do Vivien zaczęło powoli docierać to, że będzie musiała sama wychować syna Amber, czyli Jacoba. Mniej więcej w tamtym czasie, czyli w 2014 roku, Jacob, kiedy miał już 5 lat, zaczął pytać swojej babci, co stało się z jego matką. Jak Vivien później mówiła w wywiadach, była to najtrudniejsza część całej sprawy, bo nie wiedziała, jak ma wytłumaczyć swojemu wnukowi, co stało się z Amber. W 2014 roku Vivien złożyła oficjalną skargę do przewodniczącego Komisji Skarg Publicznych na RCMP. Było wiele opisanych punktów, m.in. sposób, w jaki przeprowadzono śledztwo, sposób, w jaki potraktowano zgłoszenie zaginięcia, to, że zniszczono kluczowe dowody oraz fakt, że przez 2 lata, do 2012 roku, czyli do momentu, aż policja nie znalazła szczątków Amber, nie zrobiono nic, aby ją znaleźć i to rodzina musiała prosić, aby umieszczono ją ponownie w bazie osób zaginionych. Na początku 2015 roku odbył się marsz, którego celem było szerzenie świadomości na temat tego, co stało się Amber. Jeszcze w tym samym roku, w lutym, Vivien pojechała na kolejny marsz, na którym miała okazję przemawiać. Zaczęto nagłaśniać tak duży problem, jaki jest z przemocą wobec rdzennych kobiet. Zaczęto mówić o sprawie Amber Tucaro, o sprawie Tiny Fontaine, o której też opowiadałam na tym kanale. I mówiono o tym, jak wadliwy i krzywdzący jest system i jakie błędy popełnia policja. Zaczęto dzielić się wskazówkami na temat bezpieczeństwa, na temat zasad, jakie powinno się stosować, kiedy się na przykład podróżuje. I można powiedzieć, że to jest ta pozytywna część podcastu, bo coraz więcej ludzi zaczęło zwracać uwagę na ten problem i ludzie zaczęli zwracać uwagę na bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale też swoich bliskich. Minęły 2 lata, w 2017 roku policja nadal nie miała podejrzanego, więc Paul, brat Amber, postanowił zabrać głos. Paul powiedział, że nikt nie kontaktował się z bliskimi Amber i to rodzina błagała o nowe informacje, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Problem ze zgłoszeniem zaginięcia Amber nie dotyczył tylko rdzennych mieszkańców, ale wszystkich. Bo przecież zdarzają się takie sytuacje, w tego typu podcastach nad wyraz często, że policja nie traktuje zgłoszenia na poważnie. Kiedy mamy do czynienia z zaginięciem osoby odpowiedzialnej, sumiennej, będącej w stałym kontakcie z rodziną, to policja często stwierdza, że ta osoba zerwała kontakt z rodzicami i postanowiła wyjechać. Jest to wyłącznie jej sprawa i nie organizuje się poszukiwań. Często, kiedy bez śladu giną nastolatki, policja stwierdza, że dana osoba pojechała na imprezę i pewnie za jakiś czas wróci. W 2017 roku rodzina Amber ogłosiła, że zwiększy nagrodę w wysokości $5,000 do $15,000 kanadyjskich za podanie informacji prowadzących do rozwiązania sprawy.
W 2018 roku opublikowano ponad 100-stronicowy raport mówiący o tym, że RCMP w 2010 roku nie wykonało odpowiedniej pracy i zignorowało fakt, że młoda kobieta znajdowała się w niebezpieczeństwie. W tym raporcie możemy przeczytać, że policjanci nie byli odpowiednio przeszkoleni albo nie chcieli uczestniczyć w szkoleniu, przez co nie znali procedur, jakie powinni stosować. Zeznania świadków były niewystarczające, przesłuchano zbyt małą liczbę osób i nikt nawet nie skontaktował się z Evangeline, czyli z koleżanką Amber, która widziała ją po raz ostatni. Dowody znalezione w motelu zostały zniszczone, nagrania z kamer z tamtego obszaru nie zostały zabezpieczone, a zeznania świadków nie były opatrzone imieniem i nazwiskiem, przez co kiedy inna jednostka próbowała zająć się tą sprawą, nie mogła nawet skontaktować się ze świadkami ani przeanalizować dowodów. Sformułowano kilka zaleceń, w tym przekazanie dowodów, jakie udało się zabezpieczyć, oraz zwolnienie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za tak karygodne przeprowadzenie śledztwa. W 2019 roku RCMP wystosowało przeprosiny skierowane do rodziny Amber, jednak nie zostały one przyjęte. Było to spowodowane kilkoma czynnikami, między innymi tym, że komisarz powiedział, że ta sprawa nie jest pilna i nie zależy mu na tym, aby rozwiązać sprawę Amber Ducaro, a poza tym rodzina twierdziła, że ktoś zajął się tą sprawą po tym, jak została ona nagłośniona w mediach, a przeprosiny wydawały się przez to wymuszone. We wrześniu 2019 roku rodzina złożyła wniosek, aby ekshumować szczątki Amber do testów DNA, ponieważ Vivien nie jest pewna, czy znaleziona czaszka jest czaszką Amber. Według Paula, czyli brata, identyfikacja nastąpiła zbyt szybko. Ponadto rodzina nie ufała RCMP, patrząc na to, w jaki sposób śledztwo było prowadzone wcześniej. Istnieją rozbieżności między dokumentacją dentystyczną Amber a wypełnieniami znalezionymi w tej czaszce, co oznacza, że plomby są w innych miejscach, a to z kolei może wskazywać na to, że czaszka należy do kogoś innego. Jeszcze w 2019 roku pojawiły się plany, aby pobrać DNA Jacoba i porównać je z materiałem genetycznym Amber, aby ustalić, czy DNA się pokrywa. Na przełomie 2019 i 2020 roku z policją skontaktował się mężczyzna, który twierdził, że jego ojciec był odpowiedzialny za morderstwo Amber. Mieszkał on w małej miejscowości pod Edmonton, więc niedaleko miejsca, w którym znaleziono szczątki. I zgodnie ze słowami syna, ten mężczyzna miał być odpowiedzialny też za inne zbrodnie, za śmierć tych kobiet znalezionych na polu, a jego głos miał być taki sam jak na nagraniu. Policja próbowała zweryfikować te informacje i okazało się, że ten mężczyzna, syn, wcześniej publikował posty na Facebooku odnośnie swojego ojca i wcześniej oskarżał go o różne rzeczy. Szybko wykluczono, że ten mężczyzna mógł mieć związek ze śmiercią Amber i był to kolejny ślepy trop. Nie ma żadnych nowych informacji na temat sprawy Amber Ducaro. Policja nadal bada sprawę pod naciskiem społeczeństwa i raczej gdyby pojawił się jakiś podejrzany, to policja powiedziałaby o tym, bo ta sprawa jest bardzo znana w Kanadzie. Można przypuszczać, że sprawcą był ten mężczyzna, z którym Amber jechała samochodem i nie uchroniło jej nawet to, że rozmawiała z bratem przez telefon, a głos sprawcy był słyszany na nagraniu. Przypuszcza się, że może być to seryjny morderca ze względu na to, że niedaleko miejsca, gdzie znaleziono szczątki Amber, znaleziono też szczątki czterech innych kobiet. Nie mamy kluczowych dowodów w postaci nagrań z kamer czy nawet zeznań świadków, bo wszystkie te rzeczy zostały zniszczone przez policję. Mam wrażenie, że w przypadku tej sprawy pojawił się tak zwany Missing White Woman Syndrome, czyli syndrom białej zaginionej kobiety. Jest to zjawisko zauważalne nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Kanadzie, w Nowej Zelandii. I polega to na tym, że kiedy ginie biała kobieta, to media o tym mówią, a policja robi wszystko, aby ją znaleźć.
Natomiast kiedy giną mężczyźni, czarne kobiety czy rdzenni mieszkańcy, tak jak w przypadku tej sprawy, nikt nie poświęca takim osobom uwagi, przez co sprawcy często czują się bezkarni. To tyle z mojej strony. Wszystkie źródła jak zawsze znajdziecie w przypiętym komentarzu. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę oraz oczywiście do zostawienia komentarza, bo jestem ciekawa Waszego zdania. Także piszcie. Wszystkim, którzy zostali do końca, bardzo dziękuję. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia.